Hej, jestem Ola. Cześć, mam na imię Ola i witam Was na kanale Duński z Cynamonem. W dzisiejszym odcinku poznamy zwroty przydatne w pracy. Usłyszymy je bardzo często, zarówno jako pracownicy, jak i klienci. Zaczynamy. Na początek przywitanie. Hej. Hej to największy klasyk. Cześć, hej. Come on. Come on. Dzień dobry, rano. Good day. Good day. Dzień dobry w ciągu dnia, po południu. Good afternoon. Good afternoon. Dobry wieczór. Pożegnania teraz. Hi, hi. Wszyscy już znają, na pewno słyszeli. Hi, hi. Pa, pa. Cześć. We sees. We sees. Do zobaczenia. We see Simon. Visseis imon. Do zobaczenia jutro. Widzimy się jutro. Lecimy dalej. Unskyl. Unskyl. Przepraszam. Wesko. Wesko. Proszę. Jeśli komuś coś na przykład podajemy, nie jeśli go prosimy o coś. Kolejne to podziękowania. Tak. Tak. Dziękuję. Mamy również inne sposoby na podziękowanie. Mówimy na przykład mange tak, mange tak. Bardzo dziękuję. Tusen tak, tusen tak. Bardzo, bardzo dziękuję. Tusen oznacza tysiąc. To takie nasze stokrotne dzięki. Tak skieruhe. Tak skieruhe. Dziękuję Ci. Jak zatem odpowiedzieć na takie podziękowanie? Selcak, selcak, albo dewa solit, dewa solit. Oba oznaczają nie ma za co, to nic takiego. Kolejna kategoria to pytanie o pomoc w restauracji lub w sklepie. Pierwsze pytanie to can you help me? Can you help me? Czy możesz mi pomóc? Can I help you? Can I help you? Czy mogę Ci pomóc? Odpowiedzi. Je tak. Je tak. Tak, poproszę. Albo naj tak. Naj tak. Nie, dziękuję. Częstą odpowiedzią, szczególnie w sklepie, jest jakiego ba? Jakiego ba? Tylko sobie oglądam, tylko patrzę. Bardzo ważnym zwrotem po duńsku jest jaha et spørgsmål. Jaha et spørgsmål. Mam pytanie. Przykładowe pytanie i bardzo praktyczne to wo er toilettet? Wo er toilettet? Gdzie jest toaleta? Kolejną kategorią naszych zwrotów to są zwroty przy kasie. Na przykład Betala du kort eller kontant? Betala du kort eller kontant? Czy płacisz kartą czy gotówką? Jak już zapłacimy, usłyszymy pytanie kwitujemy? Kwitujemy? Czy chcesz rachunek? Jeżeli stoimy w kolejce, na przykład po kawę albo w jakimś supermarkecie, często usłyszymy Kan jeg hjælpe dig næste? Kan jeg hjælpe dig næste? Hjælpe już wiecie, że znaczy pomóc, pomagać. Den næste, następny, czyli czy mogę pomóc następnej osobie? W sklepie również usłyszymy pytanie Elas en? Elas en? Czy coś jeszcze? Odpowiadamy albo je tak i tutaj mówimy co jeszcze chcemy, albo naj tak, dywary hile. Naj tak, dywary hile. Nie dziękuję.
To już wszystko. Ostatnią rzeczą, wyrażeniami ostatnimi w dzisiejszym odcinku to, co musisz wiedzieć, jeżeli pracujesz z Duńczykami. Wiedzieć, powiedzieć, by usłyszeć możemy na przykład. Es-tu fresk? Es-tu fresk? Czy jesteś wypoczęty, wypoczęta, jak przychodzimy rano do pracy? Kolejne pytanie może być. Es-tu zmęczony? Es-tu zmęczony? Czy jesteś zmęczony, zmęczona? Możemy powiedzieć do naszych kolegów, koleżanek z pracy. Go arbeitslos. Go arbeitslos. Czyli miłej pracy, miłego dnia w pracy. Na zakończenie pracy możemy powiedzieć tak for idei. Tak for idei. Dzięki za dzisiaj. A jeżeli jesteśmy na przykład nowi i coś nam fajnie poszło, możemy usłyszeć taki komplement. Gott arbeite. Gott arbeite. Czyli dobra robota. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że te zwroty okażą się przydatne w Waszym codziennym życiu. Nie bójcie się ich używać, czy to w pracy, w szkole, na zakupach. Używajcie tych duńskich zwrotów jak najczęściej. I widzimy się w następnym odcinku. Mange Tag für dich. Wie sehs? Hi, hi!